Pojawia się grafika, a na niej napis Zumba, w tle tańczące kobiety. Wyświetla się druga grafika z napisem Fotografia. Mężczyzna stoi z grupą dzieci i pokazuje im aparat fotograficzny. Dziewczynka robi zdjęcie pozującej koleżance. Na ekranie pojawia się napis Malarstwo. W tle dłoń z pędzlem i biała kartka. Dynamicznie zmieniający się obraz. Pojawia się kolejna grafika, dziedzictwo kulturowe. W tle grupa ludzi siedząca przy stole i prowadzący warsztaty. Pojawia się napis Warsztaty kulinarne. W rytm muzyki. Zdjęcia kanapek z łososiem. Dłoń krojąca pierś z kurczaka. Są też apetyczne deserki i mięso dochodzące w piekarniku. Na ekranie napis Teatr. W tle prowadzący warsztaty teatralne, a wokół grupa kobiet. Pojawia się plansza, a na niej napis na różowo-niebieskim tle Edukacja Kulturalna 2023, kluczowa Akademia dla Aktywnych. Pojawia się biały napis Fotografia. W tle mężczyzna z aparatem fotograficznym pokazuje grupie jego działanie. Dziewczynka dostaje do rąk aparat, robi zdjęcie pozującej koleżance. Kolejno chłopcy wciskają spust migawki. Prowadzący zajęcia obserwuje podopiecznych. Stanisław Kusiak, prowadzący warsztaty fotograf, udziela wywiadu o przebiegu zajęć. Ja staram się pokazać im od początku, jak w ogóle powstała fotografia, czyli pokazuję im troszkę historii fotografii. Pokazuję techniki takie, których się rzadko już używa, a od tego się właśnie zaczęło. Pokazuję im kamerę obskurę, pokazuję im, na czym polega w ogóle światłoczułość tych różnych materiałów. Jak to wygląda, że zdjęcie w ogóle powstaje. Julia, uczestniczka zajęć, opowiada o wrażeniach. Fajnie było robić zdjęcia i pozować. A czego się nauczyłaś? Jak się ostrość w zdjęciach. Na ekranie ta sama dziewczynka, utrwalając nabywaną wiedzę, przykłada dłonie do oczu, układając je w kształcie lornetki. Chciałabym w przyszłości zostać fotografką. Co ci się najbardziej podobało? Robić zdjęcia i pozować też było fajnie, ale jednak robić zdjęcia jest fajnie. To co jest takiego fajnego w fotografii, że tutaj się znalazłeś? Przede wszystkim robienie zdjęć takim profesjonalnym aparatem i obrabianie tych zdjęć. Można trzymać aparat i tak jakby kliknąć i to zdjęcie tak symetrycznie fajnie wychodzi. Jak zrobić dobre zdjęcia, jak kadrować różne. Jak ci się podobały dzisiejsze zajęcia? Dzisiaj było fajnie i ciekawie. Co najbardziej ci się podobało? Pozowanie i robienie zdjęć. A co bardziej? Robienie zdjęć. Wiadomo, każdy fotografuje, bo każdy ma w telefonie aparat, no to po prostu pstryka i nie myśli o niczym. A to można po prostu lepiej skadrować, można lepiej modela ustawić, można lepsze światło wybrać i to zdjęcie nawet z telefonu komórkowego jest o wiele lepsze. Są bardzo, bardzo pojętne i bardzo takie chłonne tej wiedzy. Dla mnie kręcą różne takie właśnie dodatkowe zajęcia. I fotografia zwłaszcza. Tak. Co pan odnajduje w fotografii osobiście? Taki wentyl bezpieczeństwa. Potrzebuję, fotografuję i wiem, że jest mi lepiej wtedy w życiu. Pojawiają się zdjęcia pojedynczych modeli po obróbce. Wyświetla się zdjęcie grupowe. Pojawia się grafika Zumba, w tle tańcząca kobieta. Grupa osób w różnym wieku tańczy w rytm muzyki. Licencjonowany instruktor zumby opowiada o przebiegu zajęć. Są to taneczne zajęcia zumby, fitness. Są one adresowane do wszystkich? Zdecydowanie do wszystkich. Od dzieci do seniorów, do mężczyzn, kobiet, do każdego. Ujęcie na prowadzącą, na twarzy uśmiech. Uczestnicy tanecznych zajęć obserwują ruchy prowadzącej i je naśladują.
zbliżenia na rytmicznie poruszające się stopy. Jest po prostu ekstra, energia jest niesamowita. Do jakich utworów zwykle tańczycie? Przeróżnych. Kiedyś była to tylko latynoamerykańska muzyka, a w tym momencie jest to każdy rodzaj muzyki, nawet hip-hop, można powiedzieć. Można też śmiało powiedzieć, że zwłaszcza na takie jesienne już wieczory jest to super pomysł na spędzenie takiego wolnego czasu. No ja bardzo lubię, zdecydowanie, jak słońca zabraknie, to endorfiny trzeba sobie samemu dostarczać, więc jest zumba, jest do tego ekstra. Tańcząca grupa ludzi na sali, na scenie prowadząca o bujnych, kręconych blond włosach. Ujęcie na pochodzącą z Ukrainy Tatianę, uczestniczkę zajęć zumby. Na ekranie pojawiają się dwie dziewczynki. Mam na imię Tatiana. Mieszkam tutaj i pracuję tutaj w Filipowicach i bardzo dobrze, że jest taka możliwość po pracy odpocząć, potańczyć i więcej to dla to zdrowia, nastroju, że nastrój tak podniesie. Miała Pani wcześniej styczność z tańcem, że tak świetnie Pani wychodziło? W tamtym roku tutaj na Remedia też była zumba, to także przychodziłam i tańczyłam. Tańczymy, super się bawimy. To chodzę, bo zawsze jakoś czas na to znajdę. Fajne są właśnie takie zajęcia pozalekcyjne? Tak, fajne są. Mi się podobają. Ujęcie otwierających się drzwi sali, w której prowadzone są zajęcia. Kobiety tańczą w rytm muzyki. Prowadząca odwrócona jest do nich przodem. Pozostali powtarzają za nią ruchy. Tańczy całe ciało. Są bardzo fajne, chociaż utwory niekiedy są trudne i ciężko jest je tańczyć. Ale przy chyba takiej prowadzącej nie sposób nie zapamiętać i nie oddać tej muzyce. Tak, trudno jest trochę zapamiętać, ale bardzo fajnie pani Dorota prowadzi. Fajnie, że są prowadzone tutaj te zajęcia. Dlaczego fajnie? No bo można jakby spędzić wolny czas i jakby się zrelaksować. Pojawia się grafika malarstwo. W tle siedzące przy dużym drewnianym stole dzieci machają do kamery. W Zakliczynie prowadzę zajęcia z dziećmi, z malarstwa. Uczymy się malować tak jakby od podstaw. Zaczynamy od tego, że robimy zawsze szkic do projektu i dopiero później zaczynamy pracę nad gotowym projektem, dopiero na płótnie. Dostają płótno, na którym mogą malować. Staramy się o to, żeby miały bardziej profesjonalne farby do malowania, takich jak na co dzień nie używają, żeby to faktycznie było coś dla nich takiego nowego i interesującego. Trzymasz w rękach piękny obrazek. Opisz nam go, co na nim się znajduje. Kwiatki. Każde dziecko ma talent, a najważniejsza jest ciężka praca i jakby kształtowanie tego talentu i zaangażowanie dzieci właśnie w to malarstwo, czy jak w każdej innej dziedzinie sztuki. Co jest takiego fajnego w tych zajęciach? Dlaczego na nie przychodzisz?
no bo są malowania, pani jest fajna. A mogłaś się czegoś nowego tutaj nauczyć? Tak. Różnych takich pracy, że się maluje kredką, taką specjalną i się daje wodę i to się rozmazuje i się jest taki kolor. Co pani zdaniem jest największym atutem takich zajęć tutaj pozalekcyjnych, które są organizowane? Myślę, że największym atutem jest to, że właśnie dzieci mogą się spotkać z ludźmi, którzy zajmują się tym na co dzień i jakby poznać, że faktycznie można to robić, a nie, że artyści na przykład żyli tylko dawniej i dawniej tylko tworzyli, a nie współcześnie, że też są też współcześni artyści, żyją, malują i oni też się mogą tym zająć. Rozmowa przy stole, a na nim dwa kubki wypełnione pędzlami do malowania. Na co dzień często malujesz? Lubisz malować? Lubię malować. Czasem nie codziennie, ale zazwyczaj. Dlatego super się stało, że w Zakliczynie odbywają się takie zajęcia, prawda? Gdzie możecie malować i czegoś ciekawego się nauczyć. Tak, jak ja zobaczyłam, byłam zadowolona, że będę mogła się podszkolić. To czego na pewno się nauczyłaś? Na pewno nauczyłam się lepiej z widoku, na przykład jak patrzysz na coś, żeby odwzorować to na kartce. Tutaj już widzę, że masz swoje pierwsze dzieło, które możesz tam pokazać do kolegi w sumie i je opisać. To była Martwa natura. Głównym tutaj właśnie była dynia i wazon z kwiatami. Dlaczego akurat taki rysunek? Lubię Martwą naturę. To jest bardzo dla mnie ważne, żeby nauczyć się z odwzorowania czegoś, malowania, bo lubię to robić i naprawdę często to jakby starałam się nauczyć, ale tutaj można było się wiele podszkolić. Co później się będzie działo z tymi pracami? Później zorganizujemy wystawę w Zakliczyńskim Centrum Kultury, gdzie właśnie będą przedstawione prace. Myślę, że nie wszystkie, ponieważ prac powstaje bardzo dużo, bo dzieci jest bardzo dużo zainteresowanych, ale myślę, że każdego wybierzemy najlepszą pracę, która będzie prezentowana w galerii. Wiążesz swoją przyszłość też właśnie w takich kierunkach artystycznych? Tak, moja przyszłość bardziej wiąże z tytułowaniem, dlatego bardzo chciałam się nauczyć tego. Ogólnie zajmuję się sztuką ze względu na to, że jest to dla mnie forma wyrażenia swoich emocji i myśli, jakby otwierania się na świat i pokazywania tego, co ja czuję w różnych aspektach. I bardzo fajnie tu jest. Pojawia się plansza, a na niej biały napis z dużymi literami warsztaty kulinarne. Ujęcie krojonej nożem pietruszki oraz przygotowanie mięsa. Rozrywamy się, odpoczywamy trochę od zajęć domowych, no i spotykamy się z koleżankami, uczymy się różnych potraw, no także jest bardzo fajnie. Co tutaj panie przygotowują, bo pachnie pięknie? Przygotowujemy udka faszerowane pieczarkami i serem. I jeszcze do tego będą ziemniaczki gratę. Plasterki ziemniaków oraz pieczone w piekarniku mięso lekko zarumienione. Panie przyjechały, żeby nas jeszcze czegoś nauczyć. Jakieś dania, może nie znamy, może znamy. Będziemy to się wymieniać różnymi przepisami oczywiście. No i będziemy też próbować, jakie te dania dzisiaj będą. No i po prostu się bardzo cieszymy, że mamy tutaj takie spotkania i chcemy, żeby jeszcze było więcej tych spotkań, bo to nas naprawdę mobilizuje. Na ekranie dynamiczna muzyka, w tle zmieniające się potrawy, w tym powstające deserki, krojenie bagietek, smarowanie ich masłem i układanie dodatków. Nasze koło kręci się wesoło, bo nasze kobietki to takie kokietki, radę sobie dają i wszędzie się pchają. Na każdym konkursie nagrody dostają. Plansza z napisem teatr. W tle fotele teatralne. Postać Tomasza Żaka, twórcy teatru Nie Teraz. To jest bardzo ciekawy pomysł i bardzo ciekawy projekt, wychodzący do ludzi,
poprzez sołectwa, poprzez świetlice zlokalizowane w kilku wsiach gminy Zakliczyn, z Zakliczynem włącznie. Jesteśmy w ratuszu, tutaj także te zajęcia się odbywają. Jako że jest to grupa ludzi, która z nami pracuje, dość zróżnicowana wiekowo, można by powiedzieć, że od takich, którzy mają 7-8 lat, aż do takich, którzy mają 70, a może nawet i plus do tej 70. Bardzo ciekawe zestawienie i często się to miesza w różnych sytuacjach, do których docieramy. Nie ma też takiej stałości, bo nie są to standardowe warsztaty teatralne, artystyczne, gdzie grupa realizuje w jakimś czasie konkretny projekt finalizowany na przykład jakimś występem albo przygotowaniem do czegoś, co ma wymiar artystyczny pokazywany ludziom. Ale tutaj pracujemy z ludźmi, otwierając ich na świadomość teatru jako takiego, sztuki wyższej, na świadomość tego, jakimi narzędziami teatr operuje. Opowiadamy im o wszystkim, poczynając od tego, z czego składa się aktor, czyli ciała i głosu, ale również z wnętrzności, które nazywamy duszą. Opowiadamy im o tym, jakie środki są potrzebne do tego, aby głos i przekaz docierał do ludzi, bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby mówić, ale żeby przekazywać to, co przez mówienie w nas jest. No i to pomalutku tak się odbywa. Inaczej trochę się mówi do małych ludzi, a inaczej do ludzi, którzy już trochę w życiu widzieli i przeżyli. Ale wszystko to uruchamia ich wewnętrznie. Widzę, że jest odbiór kapitalny. No i staramy się też delikatnie wprowadzać taki element stresu teatralnego, stresu artystycznego, czyli wywołujemy ich do tablicy. Zajęcia nie prowadzę sam, prowadzę je z moją aktorką, panią Anią Warchał. No i to wywoływanie do tablicy, czyli na scenę, jest bardzo ważne, czyli zmieniamy się miejscami. To w pewnym momencie oni stają się aktorami. Pan Bóg rozdaje talenta w różny sposób i nawet mam upatrzone w tej chwili osoby, młode i starsze, może nie są to ilości wielkie, ale na palcach jednej ręki spokojnie bym ich pomieścił, które mogłyby coś więcej zrobić i biorąc pod uwagę nasze plany pracy jako ośrodka praktyk artystycznych tutaj zlokalizowanego w gminie Zakliczyn, mamy w planie wielkie widowisko pasyjne realizowane w przyszłym roku, a w tym roku już chcemy powolutku przymierzać się do czegoś w rodzaju naboru. Pojawia się plansza z napisem Dziedzictwo kulturowe. W tle postać dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza Dudzika. Kluczowa Akademia dla Aktywnych ma kilka takich warsztatów tematycznych. Oprócz tańca, teatru, kulinariów i plastyki są warsztaty z dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe kojarzy nam się ze spadkiem po poprzednich pokoleniach. Po tych pokoleniach, które bardzo, bardzo dawno temu żyły. I podczas warsztatów idziemy od ogółu do szczegółu, czyli od dziedzictwa kulturowego naszej Matki Ziemi, poprzez dziedzictwo kulturowe Polski, aż po dziedzictwo kulturowe miejscowości, w których odbywają się warsztaty, czyli Gwojsta Filipowic-Słonej, Zakliczyna i Woli Struskiej, a także sąsiednich miejscowości i generalnie gminy Zakliczyn. Gmina Zakliczyn ma aż 24 miejscowości, które, przynajmniej niektóre z nich, mają bardzo bogactwo dziedzictwo, bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Od na przykład Zakliczyn, który był opadkowicami, później był miastem prywatnym, później przez chwilę był znowu wsią, a od 2006 roku znów jest miasteczkiem. No Melsztyn sama w sobie marka, ale też Lusławice, Jamna, Słona i Filipowice, które raz przynależały do ziemi zakliczyńskiej, innym razem do sąsiedniej ziemi. Stróże, gdzie rezydował starosta Czchowski. Więc jest o czym rozprawiać. Grupa ludzi notujących coś na kartkach papieru. Są to zajęcia prowadzone przez dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza Dudzika i są to zajęcia na temat dziedzictwa kulturowego.
Dlaczego warto brać udział właśnie w takich zajęciach? No według mnie dużo się dowiemy o naszej tutaj lokalnym dziedzictwie kulturowym. No ponadto myślę, że są pewnie smaczki, które dyrektor tutaj nam wyłoży i będziemy po prostu więcej wiedzieć o tym, co się wokół nas dzieje. Nasze dzieci, gdy coś wyciągamy, z czymś występujemy, one wiedzą, do czego to służyło dawniej. Bo to jest właśnie najważniejsze, bo są dzieci, które nie mają zielonego pojęcia. W domach już tego nie ma. Tutaj się spotykają po raz pierwszy i po prostu tą wiedzę już przyjmują i wiedzą. Jestem matką teraz małego dziecka i myślę, że na tych zajęciach też ja się dużo dowiem, rozwinę się i w sumie mogę w nich brać udział, prawda? Pan dyrektor bardzo ciekawie opowiada. Też przełamuje tą dozę wiedzy różnymi takimi anegdotami, więc bardzo się go przyjemnie słucha. Jest coś, czego pani na przykład wcześniej nie wiedziała, a dowiedziała się właśnie z takich zajęć? Tak, na przykład wiemy teraz, że w Melsztynie, tutaj nieopodal nas, gdzie stoi kaplica, kiedyś był kościół, to dowiedzieliśmy się, że wokół tego kościoła był cmentarz, dlatego tam nic nie rośnie. Jak na leśnicu chciało coś posadzić, to niestety nie urosło i właśnie dlatego, że tam był cmentarz. Dużo się dowiadujemy o dziedzictwie kulturowym. Historia. Cieszę się, że podczas tych pierwszych zajęć, po pierwsze, jest dość spora grupa, która chce poznać dziedzictwo kulturowe, a finałem tego wszystkiego to będzie taki zestaw, powiedziałbym, taka lista lokalnego dziedzictwa kulturowego gminy Zakliczyn. No i mam nadzieję, że na tym w przyszłości będą mieszkańcy pracować, bo dziedzictwo kulturowe nie służy tylko podziwianiu, ach i och, ochronie, ale na dziedzictwie kulturowym można zarabiać. Chcecie się przekonać jak? Przychodźcie na warsztaty o dziedzictwie kulturowym. Biała plansza, na samym środku napis: zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu gminy Zakliczyn. Wyżej logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, herb miasta i gminy Zakliczyn, logo Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn Klucz oraz Zakliczyńskiego Centrum Kultury.